Pobranie krwi pępowinowej daje możliwość zabezpieczenia komórek macierzystych znajdujących się w tej krwi pępowinowej. I dlatego warto wykorzystać taką szansę, która jest raz w życiu. Raz w życiu się rodzimy, raz w życiu można pobrać tą krew pępowinową i raz w życiu pobrać komórki macierzyste w niej znajdujące się. Następnie te komórki po procesach laboratoryjnych, po preparatyce, po przejściu odpowiednich badań trafiają właśnie do tych pojemników i tak mogą być przechowywane przez lata, aż do momentu, kiedy jest potrzeba ich użycia, którym jest najczęściej ciężka choroba w rodzinie. Oferta Polskiego Banku Komórek Macierzystych skierowana do przyszłych rodziców jest ofertą najlepszą na rynku, dlatego że jesteśmy jedynym w Polsce bankiem, który jednym z nielicznych w Europie, który jest akredytowany przez American Association of Blood Banks. Instytucję, która wyznacza standardy bankowania krwi pępowinowej od wielu, wielu lat. I dlatego wszystko, co zrobimy z tą krwią pępowinową, jest zrobione według najwyższych światowych wytycznych. Ponadto, jako Polski Bank Komórek Macierzystych, jesteśmy jedynym bankiem, który ma doświadczenie w użyciu tej krwi pępowinowej w Polsce i za granicą. Dotychczas zastosowaliśmy 8-krotnie krew z Polskiego Banku Komórek Macierzystych w przeszczepieniach na terenie Polski. To jest taki ostateczny dowód, że my nie tylko wiemy, jak tą krew pobrać i przechowywać, ale także wiemy, jak ją wykorzystać i w tym samym pomóc naszym klientom. Wreszcie cieszymy się zaufaniem klientów. Ponad 70% klientów, którzy zdecydowali się w Polsce na pobranie krwi pępowinowej, wybrało Polski Bank Komórek Macierzystych i to jest też taki dowód potwierdzający, że w oczach klientów spełniamy najwyższe kryteria, żeby powierzyć krew pępowinową swoich dzieci. W Polsce krew pępowinową z Polskiego Banku Komórek Macierzystych wykorzystano już 8-krotnie. Wszystkie przypadki dotyczyły leczenia dzieci w różnym wieku. Najstarsze miało 12 lat. W 7 z tych przypadków była to krew pępowinowa pochodząca od ich rodzeństwa. Raz była to krew pępowinowa pochodząca bezpośrednio od tego dziecka, które później było w potrzebie jej użycia. I myślę, że zarówno te przypadki dla rodzeństwa, jak i ten przypadek użycia własnej krwi pępowinowej pokazują najlepiej, komu ta krew pępowinowa może posłużyć. Że to bankowanie krwi pępowinowej de facto jest bankowaniem rodzinnym, bo zarówno może pomóc dziecku, jak i rodzeństwu w potrzebie. Polski Bank Komórek Macierzystych szczyci się posiadanymi certyfikatami jakości. I obok certyfikatów wymaganych dla prowadzenia tego typu działalności w Polsce, czyli pozwolenia Ministerstwa Zdrowia, posiadamy także certyfikat American Association of Blood Banks, bardzo prestiżowy, jeden z najbardziej prestiżowych certyfikatów dotyczących tego typu usługi, który można mieć na świecie. W Polsce żaden z banków nie ma, w Europie kilka tego typu certyfikat i to potwierdza, że to wszystko, co my wykonujemy, jest wykonywane na światowym poziomie. Ponadto mamy certyfikaty ISO, przechodziliśmy w przeszłości audyty z niezależnych instytucji, które badały jakość wykonywanych procesów. Wszystkie oczywiście certyfikaty są, przechodziliśmy pozytywnie. Na bieżąco w ramach nadzoru przez Ministerstwo Zdrowia jesteśmy monitorowani przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Także to, co my możemy zapewnić, że wszystko, co zrobimy z krwią, jest na najwyższym światowym poziomie i ta krew w żadnym momencie nie jest zagrożona.